tam coś broń. O, patrz, pan pasażer! Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, ze mną jest Pawełek. Halo. I dzisiaj bawimy się w wesoły autobus. Właśnie jadę autobusem, pojadę na... Boże, nie mogę przejechać przez krawężnik. O, jest pierwszy! Ten... Cześć! Gdzie dzięki. Jest pasażer? O, pasażer się potknął. Dobrze, ty, proszę. Ja tam zaraz. Halo, bilecik? Nie ma, jedź. Panie typie! No patrz, no co za... Co za koleś. Nie zapłacił. Dobra, jedziemy tutaj. W ogóle ja z pierwszej osoby gram. Fajnie wygląda, taki jak symulator dosłownie autobusiku. Ja mam symulator pasażera. Tak, proszę tam zapiąć pasy. W autobusie? Tak! O, rzesz, ty! No i wybił szybę, co za... Koleś. Co, nie mógł pan normalnie otworzyć tej szyby? Boże, co za... Ja nie wiem. Dobra, zaraz pan otworzę, bo dzisiaj jest ogólnie bardzo ciepło w GTA. Więc ja tutaj zaparkuję, o, na tym przystanku. Otwórzmy, ja panu otworzę szyby, poczekaj pan. Chwila. Sekunda. Szukam odpowiedniego otwiera. O, jest, dobra. Dobrze. Czekaj pan, poczekaj. No, pasażer by... pan robi. Pasażer by może pomógł, nie? Trochę. Dobra. Bo to niektóre szyby są za wysoko. O. Przednie nie wybijaj pan. Okej. Okay. Żeby muchy mi do pyska nie leciały. Aha. No dobra, niech będzie, okej. Okay. Bardzo tak, ładnie. O, przystanek, patrz pan! Nie, dobra, przystanków się nie niszczy. No. Ale autobusy jak najbardziej, dokładnie. No panie pasażer, weź pan przystanek, zostaw ten pistolet z tłumikiem. Jademy, poczekaj, bo jadę na wsteczny, nic nie widzę. Coś tam jest? Nie widzę. Dobra, jedziemy. Chyba. Okej. Okay. Poczujesz. Dobra, jedziemy na miasto. Jak to wesoły autobus zawsze jeździ. Które tędy chyba tutaj. O, elegancko. Pojedziemy na miasto. Ja pana tam zawiozę. Mhm. Tak, o. Ma pan przygotowany jakiś tam coś broń. Czy... O, patrz, pan pasażer! Co? Słyszeliście tyle? On chyba nie chce jechać autobusem. Pieniążki mu wypadły! Bilet chciał kupić. Dobra, jedziemy dalej. Co się śmieszycie to? No, pamiętaj, ja mam kij golfowy. No. Poczekaj, podjedziemy. Na pewno na przystanku, musimy znaleźć przystanek w ogóle. Na pewno na przystanku będą czekali na nas ludzie. Poczekaj. No, staw te znaki. Czekaj, bo ja się rozglądam teraz. Spokojnie, ja się... O, jest przystanek! I nie ma ludzi. Nie ma ludzi, faktycznie. No, lipa straszna. Dobra, musimy pojechać na... O, zielone jest! Boże! Tutaj zmieścimy się, dobrze! Jak te pasy... Widziałeś, jak te pasy zrobili tak krzywo? Normalnie, kto to widział? Dobra, spokojnie, poczekaj. Obawiam się, że jednak ty krzywo jeździ. Nieprawda. Gdzie jest następny przystanek? Chyba prosto. Musimy wjechać do centrum. To jest bus, autobus. Znaczy ten bus... nie, czekaj. To jest pas dla autobusów pewnie, nie? Ha! Ten po środku. No, ja znam się na tym. Tylko autobus potrafi przejechać przez taką ilość znaków. Oczywiście, wiadomo. Dobrze. Weź poszukajmy ten przystanek autobusowy. Gdzieś taki, gdzie najlepiej ludzie są. No, żebyśmy mogli ich zgarnąć. Jadę na ręczny. Ha, ha. Dzikie drifty. Dobra, jest kolejny przystanek, już widzę. Ale pusty. No znowu pusty! No Jezu, no jak mogę wziąć kogoś, jak ktoś nie chce wchodzić do autobusu? Boże, jaka burżuazja, każdy normalnie autem jeździ już. No. Gdzie są ci ludzie? Dobra, spokojnie. Panie pasażerze, zaraz pan będzie miał kogoś przyjemnego tam do środku. Okej, okay, czekam. Ktoś panu wejdzie. Ktoś panie wejdzie, mówisz? Ktoś panu wejdzie, mówię. A, okej. Okay. Bo to może tędy trzeba pojechać, widzisz. Na pewno. No, to jest, powiem ci, dobry na pomysł. Skróty. Tak będzie najszybciej. Jestem kierowcą autobusu, znam się na tym. Coś się zarysowało? Tak. A, dobra. Nie szkodzi. Dobra, gdzie ten przystanek jest? Czekaj.
Czekaj, o patrz, tu jakiś pan idzie przy ławce, załóżmy, że to jest przystanek prawdopodobnie. Tak, jest. Proszę, można wsiadać. Panie! Chodź pan, to jest tutaj! Nie będę za panem gonił. Proszę przesiąść się do autobusu, pani pasażerze, i jechać za mną. No patrz jak ucieka. Nie, strzelaj, co ty robisz, zostaw go. Poczekaj, mam kosę. Dawaj go. Ale ty jedziesz za mną, czy nie? Nie, no ja czekam, jestem pasażerem. O Boże! A! Auto mi potrąciło. Ty, no babo, jedno. O, ba, znowu mi potrąciło, drugi raz. No ładnie. Czekaj, no. Wypad! Ciach w pupę! Ciach go! Ciach, ciach! Dobrze. Okej. Okay. Może wezmę jednak latarkę, będę oświecał wszystkich. Mniej brutalnie. Dobrze. Co to? A to ty? Gdzie ty biegniesz? Wej, bo autobus nam ucieknie. No, oj, poczekaj. Tam, oj, tam. Kierowca autobusu już tutaj się zbliża do drzwi. Wsiadam. Okej. Okay. Wsiadam. Kasowane bileciki? Już mamy był. Jedną gwiazdkę wsparcia. Dobrze. Możemy jechać. Czekaj, zobaczmy może tutaj. Nie wiem, czy się zmieszczę, bo w sumie... Dobra. Nie, bo tak ciasto. Z pierwszej osoby ciężko zobaczyć, czy to jest czerwony znak, o co? Nie wiem, dobra. Tam był zakaz wjazdu. No to czemu oni tu jadą? Halo! No bo to... Drąbię na nich, no gościu, no co ty robisz? To był zakaz wjazdu. Pasażer mi powiedział. To jest budka? Nie, to jest stróżująca budka, to nie, dobra. To jest tak, właśnie. Okej. Okay. To czekaj, na przedmieścia pojedziemy, bo tam pewnie ludzie nie mają pieniędzy, żeby jeździć autami. Więc na pewno będą jeździli autobusami. Z panem Kotełkiem. Pan Kotełek najlepszy. Lepszego, tak. Lepszego kierowcy autobusu nie znajdziecie. Tak, tak. Przepraszam, to jest pod prąd jak jedziesz. No. No w sumie. Mamy dwie gwiazdki prądu. Znaczy wsparcia. Prądu. Tak. Prądu. Dwie gwiazdki prądu. Musimy ogólnie trochę przyspieszyć. Jak widzisz, zrobił się straszny ruch. Poczekaj. Dobrze, na szczęście się udało. Czekaj, gdzieś tu będzie na pewno jakiś autobusista. Kierowca, znaczy jak to się nazywa? Przepraszam pana. Czy widział pan gdzieś tu przystanek? Że ten prosto, dobrze, dziękuję, prosto, tak? Dobra. Okej. Okay. Dobra. Tu jest stop. Dobrze. No. Czekaj. Pięknie się trzymasz przystanek. O, jest przystanek, patrz. Możemy... Nie masz przystanek. No tutaj. A tam, faktycznie. A tam też pusto. O rany. No dobra, ale zaparkuję już. Co tu się stało? Wiesz co, panie pasażer, weź pan jakiegoś SMG-ka albo coś tam. Dobra. Trzeba się pozbyć konkurencji, bo oni też na przystanek przyjechali. Do autobusu! Łobuziaki. No. A nie jakimiś autami się wozić. Policja też powinna jeździć autobusem. To jest całkiem logiczne. No. I dobrze. Możemy jechać dalej. Jedziemy dalej. Dobrze, poczekaj, tutaj musimy nawrócić, tu z pętla chyba, wiesz? Tak, mówisz? Ewidentnie. No, taka trochę ciasna ta pętla. Poczekaj, bo się toczymy po znaku. Nie, to jest jakieś coś większego. Boże! Uszczelam nas zaraz! No to jedź pan! No jadę przecież! Nie jestem Paweł, jestem Koteł! Poczekaj, pan powiedział. Muszę zjeść ten, czekaj, o. Chodź, no, tutaj. Poczekaj, bo jem sobie. O Boże! Panie Koteł. No nie moja wina, że tu taki ruch się zrobił. Boże, jaki ruch się zrobił. O rany. Rany. Dobra, spokojnie. Przekąski. Dobra. Elegancko. O. Dobra, spokojnie. Co my tu mamy? Może znajdziemy jakiś przystanek z pasażerami w końcu? Przydałby się. My mamy cztery gwiazdki wsparcia już? No. Ładnie. Nawet dobra. Helikoptery nam pomagają. No to ładnie. Dobra, ja będę jechał tutaj tym pasem tego, dla autobusów. Bo ten pas dla autobusów wydaje się taki trochę lepszy. O, dobra, wyjedziemy stąd. Elegancko. Panie pasażer, tam pan używasz cały czas tego, strzelałki? Używasz. Dobrze. Może siku? Siku? Co? Może lepiej nie. Nie? Wiesz? Dobrze, dobrze. Nie, no bo nie ma...
W naszym autokarze niestety nie ma toalety, więc musimy się zatrzymywać. Nie ma, nie ma. I też nie ma warunków na to. Więc musimy wjeżdżać po prostu w inne. Znaczy parkować przy innych. Parkować właśnie. Tak. Dokładnie tak. Taka sytuacja. Dobra, moi drodzy. Nie ma co zwlekać, musimy jechać. Nie płacą nam za... za co? Za stanie w miejscu. Nie? Coś takiego. No nie. Nie no, powiem ci szczerze, nie podoba mi się to. Za dużo jest, tych ludzi, którzy nas chcą wesprzeć. To jest konkurencja pewnie, a to są taksówkarze pewnie. Pewnie tak. Tylko tacy z wi. Te prywatne taksówkarze zawsze byli problemem. Dokładnie. Nie ma innego wyjścia. Musisz wsiąść jako, jako kierowca, panie pasażer, właśnie w tym momencie. Ale tak, no tak szybko. Poczekaj. Trzymaj się, trzymaj się. Jedź! No i nie pojechał. A nie zdążyłem. No, co za... Boże, pasażer, dać mu za kierownicę, żeby usiąść i od razu rozwala. Dobrze, spokojnie, autobus stoi, weź tam wsiąść do niego. No. Tylko nie odjeżdżaj, nie strzelaj na razie, nic tam. No. Okej, zaraz się pozbędziemy konkurencji, bo oni tutaj zrobili, otoczyli nas wszystkich. Ale ty czemu chcesz być u góry? Bo tak będzie lepiej dla nas wszystkich. Okej. Ja jadę. Kierowca autobusu rządzi. Kierowca? Ja jestem kierowcą. No ja też jestem, byłem kierowcą. Poczekaj, skończyła się amunicja! Znaczy jedź, wsiąść dalej. Aha, no to... Znaczy nie czekaj, znaczy czekaj, bo nie mogę ten, więc nie zatrzymuj się. Ekwipunek, amunicja. Czekaj, gdzie to... o, granatnik, rakietnica, minigun i wyrzutnia namierzająca. To są podstawowe elementy, jakie powinien posiadać każdy kierowca autobusu. Tak. W swoim wyposażeniu. Dokładnie, ale jedź tak ten, bo tutaj jedziesz w takie miejsce, że będziemy mieli bardzo ciasno za chwilę i raczej w miasto byśmy się chcieli udać. Dobrze. Gdzie będzie więcej fajnych rzeczy do zlokalizowania. Dobrze. O, zobacz, na przykład jedzie pan policjant. Taksówkarz. A, taksówkarz, tak. Nie trafiłeś. Trafiłeś prawie. Spokojnie. No, nie trafiłeś. Spokojnie, to jest wszystko pod kontrolą. Okej. Także tym się nie przejmuj. Nie mam zamiaru. Jest dobrze. Bo ja może z przodu gdzieś będę strzelał, tak żeby śmieszniej było. Stary, ale jak ty jedziesz? Jedź trochę wolniej czy coś, bo to za szybko jedziesz. Szybko jadę. No za szybko jedziesz, widzisz, nie wchodzisz w zakręty nawet. Nie, nie wchodzę w zakręty, bo nie mamy koła jednego, wiesz? No ale to nie jest wytłumaczenie, że nie mamy koła i nie możesz jechać. Jak nie, jak jedziesz tak? Za szybko, policja nas zgubiła, stary. Musisz zwolnić, to nie jest... No też nie musisz bardziej postarać, żeby... No muszą nas znaleźć. Poczekaj. O, jest, jedzie za nami. No, no i co zrobił? Gdzie jest policja? Zatrzymaj się na chwilę. Zatrzymaj się na chwilę, bo widzisz, bo oni nie wiedzą. Oni nie wiedzą, gdzie jesteśmy. Ja tutaj zrobię... Taksówkarze to jest jednak... Ja tu zrobię zaraz zadymę. I oni nas znajdą. O. Albo i nie, zgubili nas. Ej, no bez jaj, przestali mnie ścigać. Mnie też. Teraz, o, przyjechała policja. Patrz, dobra, jedź, ruszaj szybko, bo zabiją cię. Ojoj. Ja nie mogę tu wystrzelić, bo wysadzę nas. O, dobra. Elegancko. Widzisz? Tak się właśnie tutaj walczy z konkurencją. Przed nami jest jeden. Walka fair play. No właśnie, dobrze nie pojechać pod most. Dobra. Ale wjeżdżam do tunelu. Dobra. Ojoj. To ja myślę, że chyba będziemy musieli się ten. Dobrze. To wsiadam jako kierowca. Jako kierowca? No ej. No ale to czekaj na mnie, no. A, dobra, a nie możesz tu wsiąść. Dobra, to wsiadaj tu. Nie, nie mogę. Nie do tego auta, tu wsiadaj do. No, użyj klamki! No! Czekaj, pozbędę się policji, bo tam zaczęli podjeżdżać. No, wsiadaj, 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 znaczy jedź, no jedź. Dobra, poczekaj, strzelaj w nich szybko! Szalam! Dobra, ekwipunek, przekąski! Dobra, żyj coś! Okej.
Dobra, musimy się ewakuować. Zaczęło się być bardzo niebezpiecznie. A, to są słupki niezniszczalne, prawdopodobnie. Tak. Dobrze, spokojnie. Spokojnie. Dobra. Będzie dobrze, nie przejmuj się. Tak, tak. Ja wszystko panuję i kontroluję. Elegancko. Dobra, gdzie to teraz ten? Patrz, jakiś tam pan! Gdzie, co? Ej, spiszę sobie, jak fajnie to wygląda. Przeładowuję. Cześć, tu jest komisariat policji. O. Tak, tu był komisariat policji. Dokładnie. Bo dużo policji za nami, więc to chyba tak? To chyba komisariat, no. A, jakie fajne mam takie brońki. A, granat. Gdzieś poleciał. Poczekaj. Pam, pam. Hops. Dobrze, to było fajne. Czekaj, co my tu jeszcze mamy? O! Dobra, sekunda, bo teraz... O Boże, tu trzeba skręcać. O. Ty się może skup na jeździe, a ja... Spokojnie. Będę... No gdzie jedziesz? Dobra, nieważne. Ale ty, Paweł. No przecież nie widziałeś, jak ty pojechał. O Boże, strzelają w nas! O rzesz, Paweł, Paweł, Paweł. Już po nas. No, nie rozpędzę się tak. O Boże! Wysadziłeś nas! To ty nas wysadziłeś. Czemu wypuchliśmy? No bo się paliliśmy, nie widziałeś? No nie, bo miałem pierwszą osobę, czemu z nich krzyczałeś? No myślałem, że wiesz. No nic, trudno się mówi. Praca kierowcy autobusu jest trudna, jak widać, dla kota. No. Poczekaj, ja jadę po ciebie. Bo nie wiem. Nie! O Boże, wystartował helikopterem, to będzie problem. Jeszcze nie wystartował, to poczekaj, spokojnie, ja już tam dojeżdżam do ciebie, zaraz tam będę. Dobra. Zaraz znajdziemy sobie nowy środek transportu. Kotełkowy. Przepraszam. Ojejku. Jeszcze jest tutaj, dobra. Straszny uderzyć, ciężko się hamuje. No. A tym bardziej w ogóle to słabo hamuje. Paweł, 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 nie! Widzisz? Zauważyłeś? Tak. Ale jechaj tym autobusem. To jest nie autobus, tylko to jest stary ciężarówka. No dobra, obojętnie. Ale strasznie mało w niej widać, jak grasz na pierwszej osobie. No. Bardzo mało widać. No niestety. Dobra, musimy znaleźć autobus w takim razie. Czekaj, autobus, autobus. Chyba gdzieś tam trzeba będzie pojechać, bo tam najwięcej autobusów zawsze jeździ. No i się rozglądam, jak coś to ci będę mówił. Co się stało? Co to było? Palimy się, wysiadaj! Boże! No odsuń się od tego! A! To zaraz rypnie! Skacz do wody! Zabił mnie przechodzień, który jechał. Dobrze, udało mi się w ostatnim momencie wyskoczyć do wody. Cześć, Paweł. Cześć! Dobra, jak widzisz, ten... Co ty zrobiłeś? A potem rzucałeś bombami. Nie, teraz rzuciłem bombą. A, no dobra. Poczekaj, auto, nie, auto jedzie. Wybuchu. Aj! Dobrze. Fajnego fikołka zrobiłeś. Spokojnie, ja to ogarnę. O, patrz, tu jest auto. To co nie wybuchło. Dobra, wsiadaj, pojedziemy. Jedziemy, dawaj. Ten pan i tak dalej nie pojedzie. No nie, niepotrzebne mu to auto. Dokładnie. Nie, słuchajcie, naprawdę, życie... Chcieliśmy normalnie, legalnie pracować jako kierowca autobusu. No i się nie da, konkurencja po prostu nas męczy. Ta ze świętocymi tymi kogutami. O, właśnie, znowu, no znowu oni. Znowu oni. Czy ja wyglądam jak kierowca autobusu? Nie. No to co oni mi tak strzelają? Spokojnie. Pawełek, zaraz dojedziemy, pojedziemy sobie tutaj po kolejny autobusik, bo autobusiki są zawsze w jednym i tym samym miejscu zazwyczaj. Czyli tam, gdzie jest dużo przystanków, czyli tutaj, w tych okolicach. No. Czekaj. Przepraszam. O. Tak, im bliżej będziemy tutaj właśnie... Co się stało? O rany. Rzuciłeś bombę. Ona się przykleiła chyba do nas. Nie mogła się przykleić do nas. Ale nie rzucaj bombami, bo to psuje, wiesz? Dobra, to jest bardzo, to jest bardzo problematyczne. Zauważyłem. Jeżeli chcesz rzucać bombami, to naprawdę musisz poćwiczyć. I to grubo. Ale ja jestem dobry w rzucaniu bombami. No, widzę. Tylko teraz nie pykło. Po prostu chodzi o to, że jak auto wybucha, które jest sąsiednie, to ono robi tak falę uderzeniową, która i tak też się zmieści. Ja myślałem, że ta bomba jest gdzieś tam dalej.
Poczekaj. No i co zrobiłeś? Potrąciłeś pana motocyklistę. No, zapotrąciłeś pana motocyklistę. To już chyba piąty dzisiaj. No mi się przewracałem na tym deszczu, jak nie wiem. Dobra. Okej. Okay. Czemu wyznaczono za moją głowę pieniądzki? Paweł? Nie. Paweł? Nie ma takiej opcji. Dobra, musimy znaleźć autobus. Paweł? To jest nasz priorytet. I tak wiesz, że znowu rzuca bombami, no. I nawet Paweł? Nie wiesz, gdzie raz przyklejona. Nie wiem. Widzę. Dokładnie pod nami. No! Widziałeś to? Widziałeś. Widzowie ci wytłumaczą dlaczego. Okej, okay, czekam na wyjaśnienia. Dobra, czekaj. No i nie ma autobusu. Trochę rozwaliliśmy się. O, jakie fajne auto! Patrz, jakie fajne auto znalazłem. Gdzie? Gdzie? Ej, to moje. Ukradnijmy je. Chodź. Oddaj tu. Chodź tu. No, no i wysadził swoje auto. No co za koleś. Ups. No co za łeb normalnie. Policja przyjechała, więc ja biegnę na koniec odcinka jeszcze dalej. Ale ja chcę 7000. Strzelaj mi w plecy! W plecy mi strzelają! Ja chcę 7000! Nie chcesz! Chcę! Chcesz? Na pewno? Strzelaj no! No jest, strzelaj! Czemu nie mogę strzelać? Nie możesz! O nie, ja już wiem dlaczego. A, widzisz? Ła! Ła! A ty! Zaraz policja mnie ubije! Trudno, dostaną 7000. Dobra, na koniec odcinka jeszcze dalej, trzymajcie się, chaos! Cześć!